Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem Ci o 10 umiejętnościach, które powinieneś omówić, jeśli chcesz być dobry, skuteczny z kobietami, jeśli chcesz, żeby Twoje relacje z kobietami kończyły się sukcesem. Na końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Pierwsza sprawa. Nigdy nie mów kobiecie zbyt dużo o swojej przeszłości. Nigdy nie opowiadaj, czy masz od razu dziecko z inną kobietą. Nie spowiadaj się z tego, co się wydarzyło wcześniej. Jak wyglądały Twoje relacje z kobietami, to naprawdę nie ma sensu. A nawet nie mów o tym, że kiedyś poniosłeś porażkę, wyrzucili Cię z pracy, czy miałeś jakieś inne problemy w życiu. To Ci nic nie daje, oprócz tego, że kobieta zaczyna się zastanawiać nad tym, czy w ogóle jest sens się z Tobą spotykać. Więc z mojego punktu widzenia, ja uważam, że takich tematów nie należy poruszać. Jak najmniej powinieneś mówić o przeszłości, o tym, co było. Skup się na tu i teraz. Skup się na tym, żeby było przyjemnie. Na tym, żeby uśmiechać się do niej, ale w sposób, który jest dla Ciebie atrakcyjny. W sposób, który wyraża Ciebie egoistycznie. To zawsze będzie dużo lepsza rada niż wspominanie tego, co było, czy po prostu użalanie się nad sobą, tak? Kolejna ważna sprawa. Naucz się żyć samemu. Tak, to jest bardzo ważne. Zauważyłem, że niektórzy faceci wchodzą od związku do związku. Pomimo tego, że kobieta nie jest zbyt idealna, pomimo tego, że kobieta ma problemy ze stabilnością emocjonalną, to wchodzisz w przypadkowe relacje. Poprzez to właśnie nauczyłeś się, że cały czas musisz mieć kobietę, chociaż te wszystkie związki z pewnością też były dosyć toksyczne. Więc naucz się żyć samemu. To jest dokładnie tak proste. Jeśli dziewczyna Ci nie odpisuje na SMS-a, a Ty sobie siedzisz w domu, wypoczywasz, czytasz książkę, idziesz na siłownię, to wiesz, że się nic nie stało. Natomiast jeśli zbyt dużo uwagi przykładasz do tego, czy Ci odpisała, czy to będzie Twoja dziewczyna, masz oczekiwania w stosunku do niej, no to tym bardziej kobietę odpychasz od siebie i ona właściwie to wyczuwa. Więc uważam, że im bardziej opanowałeś sztukę bycia samemu, tym lepiej dla Ciebie, bo wiesz, że znasz tą historię swojego życia, wiesz, że sam też potrafisz być ze sobą szczęśliwy i wtedy nie budujesz na siłę sztucznych relacji, które się kończą gorzkimi rozstaniami. Tak to wygląda z mojej perspektywy, także jeśli jesteś po jakimś rozstaniu teraz trudnym, zdaj sobie sprawę z tego, że musisz opanować spędzanie czasu ze sobą, tak? W samotności. Polub ten stan, wymyśl sobie różne pasje, hobby, które możesz wtedy zrobić. Pójdź na rower, może zapisz się na trening, boksu, trenuj charakter, tak? To jest czas, który mężczyzna powinien spędzić ze sobą. I jeśli ten czas spędzony ze sobą jest satysfakcjonujący, to oczywiście nie będziesz tęsknił za kobietą, która ci nie odpisuje. Nie będziesz myślał o trudnej relacji. Myślę, że to ma sens. Trzecia bardzo ważna kwestia. Zarządzaj mądrze swoim czasem. Jeśli spotykasz się z kobietą, która pokazuje Ci zbyt dużo czerwonych flag, do widzenia, żegnaj się z nią i nie pisz do niej, nie odpisuj. Jeśli kobieta zawiodła Twoje zaufanie, przestań z nią dyskutować o tym. Tak naprawdę już teraz widzisz duży problem, więc po co się w ogóle z nią wiązać? Po co rozmawiać, skoro ona Cię okłamała? Tak samo, jeśli podchodzisz do kobiety i ona się zaczyna zachować pretensjonalnie, nie potrafi Ci odpowiedzieć, dlaczego się obraziła, nie trać na tego typu kobiety czasu. Czas jest tym zasobem, który nam cały czas ucieka, znika. Więc jeśli niemądrze inwestujesz swój czas w niemądrą kobietę, efekt będzie opłakany i każdemu facetowi to powtarzam. Czwarta sprawa. Ciesz się ze swoich osiągnięć. Jeśli coś Ci się udało w życiu zdobyć, osiągnąć, może awans w pracy, może rozkręciłeś swój interes, może zbudowałeś fajną sylwetkę na siłowni. Ciesz się z tego, celebruj to. Życie jest zbyt krótkie, żeby skupiać się tylko i wyłącznie na kobietach. Ty się powinieneś dopaminowo skupiać też na swoich osiągnięciach, na tym, co osiągasz w życiu, jak Ci jest z tym dobrze. I oczywiście często o tym zapominamy. Zapamiętuj tego typu sytuacje. Jeśli zrobiłeś duże wrażenie na kobiecie, powinieneś sobie to zapisać w głowie, a następnie odtwarzać w sytuacjach, kiedy robi Ci się źle. W ten sposób masz w swojej głowie taki pojemnik,
gdzie gromadzisz te chwile, w których osiągałeś sukcesy z kobietami, gdzie kobiety się bardziej o ciebie starały, gdzie lepiej angażowały się w relacje. I nawet kiedy przyjdzie trudna sytuacja, to ty wiesz, kim jesteś i tak naprawdę nie poddajesz się w życiu, tylko wiesz dokładnie, że sobie poradzisz. To jest bardzo istotne, a często postępujecie zupełnie inaczej. Nie macie tego typu wspomnień pozytywnych z kobietami, tylko na ogół zapamiętujecie te negatywne chwile, które nie są warte wspominania. Twoje zdrowie. Postaraj się zadbać o twoje zdrowie. Dlaczego? Bo jeśli nie masz zdrowia, jesteś pochorowany, to cię nic w życiu nie będzie cieszyć, tak? Na co ci kobieta, jeśli masz problemy z erekcją? Po co ci kobieta, jeśli masz problemy z sercem, jesteś zbyt otyły i tak dalej? Także ty musisz zadbać o swoje zdrowie. Sport, dieta, zdrowe odżywianie, zdrowe relacje z ludźmi, brak toksycznych sytuacji w życiu. To powoduje, że żyje się lepiej i tak naprawdę masz ten komfort psychiczny, że możesz po prostu spędzić na tym świecie więcej czasu i decydować też sam o sobie o wiele dłużej. Możesz się spełniać w życiu, pracować dłużej, możesz więcej czasu poświęcić na hobby, które powodują, że masz więcej energii, bo po prostu jesteś zdrowszy. Także zadbaj o zdrowie. I to jest może takie banalne, ale zauważ, że wielu facetów tkwi w relacjach z kobietami toksycznymi, gdzie tracą zdrowie, popadają w depresję. I to jest właśnie to, o czym ja tutaj mówię. Jeśli zbyt dużo czasu poświęcasz kobiecie, która cię wyniszcza psychicznie, to prędzej czy później z tych nerwów i tak się pochorujesz. Także uciekaj od tego typu relacji, bo nie warto się w to pakować. Kolejna kwestia. Bądź szczery i prawdziwy ze sobą. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli poznałem kobietę, która nie chce ze mną sypiać, która cały czas udaje, że mnie kocha, kiedy chcę odejść, ale przykładowo, kiedy do niej wracam, to sytuacje, problemy się powtarzają, to nie chciałbym być z tego typu dziewczyną, kobietą. Powiedziałbym sobie wprost, coś tu jest nie tak. Nie chcę tego typu sytuacji, nie czuję tego. Chcę odejść. Więc to jest bardzo ważne, żeby być prawdziwym w stosunku do siebie. Ostatnio miałem taką konsultację. Facet żyje sobie w związku małżeńskim, ma tam dziecko ze swoją kobietą. I tak naprawdę on ma wielki dylemat, czy ją zostawić, bo on się boi o to, co dalej z dzieckiem. I w tej sytuacji widzisz, on sobie sam opowiada, dopowiada, że nie może się z nią rozstać, bo są tego typu przyczyny tutaj, że jeśli on to zrobi, to jego dziecko będzie cierpieć. Nie do końca tak musi być. Zawsze można ustalić pewne zasady z kobietą, można wynająć mediatora, można po prostu to wszystko poukładać. Jeśli ty nie jesteś szczery ze sobą, tylko szukasz wymówek przed rozstaniem, szukasz cały czas tych kwestii, dlaczego by się z nią nie rozstać, co może pójść nie tak, to ty po prostu będziesz cały czas się oszukiwał, nie będziesz sobie mówił prawdy. Wielu facetów z mojego doświadczenia się oszukuje, zamiast się rozstać, zakończyć relację, to brną w to wszystko bez sensu, wmawiając sobie, że tego się nie da zakończyć. Więc mów sobie prawdę, powiedz sobie prawdę o tym, co zrobiłeś źle w tej relacji, jak powinieneś się zakończyć i dlaczego powinieneś to zrobić. I kolejna kwestia jest połączona z tym, o czym mówiłem przed chwilą. Nie poświęcaj życia dla kogoś innego. Tym bardziej dla kobiety, której nie kochasz. Jeśli jesteś z kobietą, której nie kochasz, spędzasz z nią zbyt dużo czasu, zbyt dużo rozmawiacie i ty tego nie czujesz, jesteś z nią, bo tak naprawdę macie wspólnych znajomych, rodzinę, dziecko, firmę i wspólne spektrum zależności, to czasami warto po prostu dać sobie z tym spokój i uświadomić sobie, że to nie będzie relacja, w której ty będziesz spełniony. Jest to wyjątkowo trudne, jeśli znasz tą kobietę przez lata, natomiast trzeba sobie to uzmysłowić, że jeśli nie skończysz tej relacji, to do końca życia będziesz po prostu nieszczęśliwy. Priorytetuj relacje z rodziną i z przyjaciółmi. Często postępujecie zupełnie inaczej, a zauważ, jak zachowują się kobiety. One skupiają często swoją uwagę na koleżankach, na przyjaciółkach, a ty zawsze jesteś na drugim miejscu, szczególnie jeśli tej kobiety nie potrafiłeś odpowiednio zdobyć. Ale jaka rada z tego dla ciebie płynie? Jeśli będziesz skupiał swój czas na rodzinie, na przyjaciołach, to w sytuacji, kiedy nawet ten związek nie wyjdzie, nie wypali, nie uda się, to tak naprawdę będziesz miał ludzi dookoła siebie, którzy ci pomogą odbudować się psychicznie. Dużo gorzej jest wtedy, kiedy zostajesz sam jak palec, a wiążąc się z toksyczną narcyską, która chce cię owinąć dookoła własnego palca i skupić uwagę
na sobie, ty nie będziesz miał takich możliwości. I zauważ, jak niektóre toksyczne kobiety próbują cię złapać, próbują cię wyizolować z grona bliskich ludzi. Dlaczego? No właśnie dlatego, że one doskonale wiedzą, że już wtedy nie uciekniesz. Także postaraj się być facetem, który w rzeczywistości ma zawsze dookoła siebie bliskich ludzi, przyjaciół, którzy cię wspierają, którzy ci zawsze pomagają i chcą dla ciebie dobrze. Nigdy nie pozbywaj się ludzi ze swojego życia, którzy ci życzą dobrze, bo inaczej twój związek z toksyczną kobietą może przybrać niestety nieoczekiwany, zły obrót i wtedy to się wszystko jeszcze gorzej dla ciebie zakończy. Kolejna bardzo ważna sprawa. Unikaj obsesji, jeśli chodzi o relacje z kobietami. Jeśli zbyt obsesyjnie koncentrujesz się na kobiecie, jeśli zbyt obsesyjnie z nią piszesz, spędzasz czas, to zawsze się skończy przeinwestowaniem. Także ja uważam, że lepiej pomału, lepiej nieco rzadziej, a pod kontrolą. Tak jak spotykasz się z kobietą, to zadbaj o to, żeby zawsze mieć balans w życiu. Czyli spotykaj się ze znajomymi, z rodziną, z przyjaciółmi, miej hobby, zadbaj o swoje zdrowie, ciesz się życiem w sposób egoistyczny, sam dla siebie, będąc facetem, który rozwija się w życiu tak, jak mu się to podoba, ale przy okazji kobieta powinna być dodatkiem do tego życia, czyli jak tobie troszkę czasu w tygodniu zostanie, to właśnie ten czas poświęcaj na kobietę, ale nie dawaj priorytetu kobiecie, że ona musi być na pierwszym miejscu. Po pierwsze, ona to poczuje. Po drugie, jeśli tak się zachowasz, bardzo często skończysz źle, bo przeinwestujesz relację, a kobieta dojdzie do wniosku, że nie jesteś facetem, którego szukała. Niestety, ale z mojego doświadczenia tak to właśnie wygląda, dlatego myślę, że warto sobie z tego wnioski wyciągnąć, bo wielu facetów tego nie rozumie. Wielu facetów w tym momencie popełnia ogromny błąd i myślę, że jak jesteś po jakimś dłuższym związku, to w tym filmie zrozumiałeś, co poszło nie tak. Dlaczego te relacje z kobietami nie udały się. Wyciągnij z tego wnioski, zapamiętaj te kwestie, o których mówię, bo to naprawdę istotne. Kolejna kwestia, nigdy nie pakuj się w relację z kobietą, z której nie masz radości. Jeśli spotykasz się z kobietą i widzisz, że w pełni nie możesz tej relacji rozwinąć, ona ci blokuje możliwość seksu, nie zawsze się do ciebie uśmiecha, zmieniają jej się nastroje, to takie relacje też powinieneś ucinać i to z automatu. Nie próbuj naprawiać relacji, która się nie chce naprawić. Nie dawaj kobiecie kolejnych, trzecich, czwartych szans, bo na ogół jeśli ona dwa razy zawiodła, to zawiedzie trzeci raz. Dokładnie tak samo jest w przypadku zdrady. Jak kobieta cię zdradziła, weź pod uwagę, że jest bardzo duża szansa na to, że ona zrobi to znowu. Oczywiście, jak masz tego typu problemy, zawsze możesz do mnie napisać, podesłać mi swój numer telefonu. Pomagam w tego typu sprawach. Pisz na frywolny@uwodzenie.pl. Podeślij mi swój numer telefonu, dzwonimy się, pogadamy na temat sytuacji, która ciebie dotyczy. I zapraszam cię na moje szkolenie sylwestrowe 30-31 grudnia do Krakowa. Warto przyjechać, nauczyć się tych technik podrywu i raz na zawsze pozbyć się problemów z kobietami. Przypominam, że w tym tygodniu tylko do czwartku możesz pobrać pakiet 8 moich kursów, aż 77% taniej. Polecam, ogromna wiedza, teraz w dużo niższej cenie. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Wejdź tego linka i zgarnij te wszystkie materiały dużo taniej. Zobaczysz, co to efekty z kobietami i jak kobiety próbują same się o ciebie starać. Niesamowita wiedza, teraz w dużo niższej cenie. Same najnowsze kursy, 77% taniej. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Pobierz wszystko taniej do czwartku do północy. Polecam, bo wiem, że ta wiedza doskonale zmieni twoje życie.